Panie marszałku, Wysoka Izbo, Polska jest na 7. miejscu w Europie i 12. na świecie wśród krajów, w których najtrudniej prowadzi się biznes. Nawet na ogarniętej wojną Ukrainie przedsiębiorcom jest łatwiej niż u nas. A u nas co? Oczywiście trzeba kombinować, jeśli chce się handlować w niedzielę, bo państwo tego zabroniło. Trzeba albo otworzyć agencję pocztową, przemianować swój sklep na dworzec autobusowy, uruchomić wypożyczalnię sprzętu sportowego, albo część regałów przeznaczyć na bibliotekę. Wtedy według ustawodawcy może ci się uda zrobić coś strasznego, handlować w niedzielę. Teoretycznie, bo potem i tak te osoby, które po prostu chcą prowadzić swój biznes, są latami targane po sądach. Co ciekawe, jeśli chcesz pracować w niedzielę jako ksiądz, no to nie ma sprawy. Nawet możesz zorganizować odpusty. Wtedy możesz handlować w niedzielę. To są te absurdy, które sprawiają, że Polska jest właśnie w czołówce krajów na świecie, którym najtrudniej prowadzi się biznes. Ale dosyć tego. Przywrócimy handel w niedzielę właśnie z troski dla wszystkich Polek i Polaków, którzy tego chcą. Bo z handlową niedzielą jest trochę jak z aborcją. Nie lubisz handlowych niedziel, to nie chodź do sklepu, ale nie zabraniaj innym. Pani poseł Żaneta Cwalina.